Mówimy do was z walczącej Warszawy. Nadajemy wiadomości. Trwa silny ostrzał Starego Miasta. Nad całą dzielnicą unosi się słup dymu i ognia. W nocy nasze oddziały podjęły próbę odzyskania gmachu Politechniki. Niemiecki napór przy silnym wsparciu ogniowym i użyciu goliatów zmusił nasze oddziały do wycofania się z podpalonego przez Niemców gmachu. Po wielogodzinnej walce, gdy gmach główny został rozbity i podpalony wybuchami goliatów, oddziały powstańcze wycofały się pod kopem na parzystą stronę ulicy Noakowskiego. Jednego z naszych oddziałów. Oto relacja uczestnika wczorajszych walk. Ledwo zaczęło świtać, spadła na nas ulewa ognia. Był niemiłosierny kurz i pył. Wreszcie okazały się szare sylwetki. Kolej była na nas. Pocisk unieszkodliwił nasz karabin maszynowy. Rzuciliśmy granaty. Naprzeciwko naszej pozycji pędziło kilku hitlerowców. Strzelaliśmy oszczędnie, mieliśmy mało amunicji. Znowu rzuciliśmy granaty. Ogromny blok walącego się muru wylądował na głowach paru nacierających. Ogłuchłem na moment od pobliskiego wybuchu. Biegliśmy do przodu. W drzwiach następnego pokoju natknąłem się na SS-mana. Strzeliłem pierwszy. Zginął się powoli, aż osunął się na podłogę. W następnej sali strzelec Kort był przybity bagnetem do podłogi. Obok niego leżał Niemiec z wywalonymi na zewnątrz jelitami. Znowu padły granaty. Wybuch cisnął mną na parkiet. Nie my, a Niemcy wycofali się.